Witam Państwa serdecznie w kolejnym programie Sieradzki Spółdzielni Mieszkaniowej. Mój gość, pani prezes Stefania Gąsiorowska. Witam Państwa. Witam Panią. Pani prezes, kończąc spotkanie styczniowe, rozmawialiśmy o tym, co Państwa będzie czekało w miesiącach kolejnych. Mówię tu o lutym i marcu, o zebraniach ze spółdzielcami. Jesteście już po tym etapie. Tak, od 18 stycznia rozpoczęliśmy zebrania, skończyliśmy 17 lutego. W tym roku w nieco odmienionej formule 8 zebrań, podobnych do dawnych zebrań grup członkowskich. Formuła inna z paru powodów. Po pierwsze, chcieliśmy uzyskać szerszy krąg osób, które posiądą wiedzę, którą chcemy przekazać na tych zebraniach. Więc już poprzez zaproszenie, które dostał każdy mieszkaniec, przesłaliśmy wykonanie planu działań na każdej nieruchomości. Czyli spółdzielcy, którzy chcieli się przygotować, tak, mieli czas na to, także żeby przed zebraniem. W tym roku 9280 osób miało w rękach już realizację planu za rok 2016. Spośród tych 9280 zaproszonych zechciało nas odwiedzić 369 osób. A szkoda. Bo zebrania były bardzo ciekawe. Moi koledzy i koleżanki przygotowali bardzo ładne prezentacje. Każdy z nich chciał sprzedać to, co spółdzielnia dla spółdzielców zrobiła w ostatnim roku. Ja ze swojej strony podsumowywałam trochę szersze działania, czyli omawiałam okres od roku 2010 do końca roku 2016, co uzyskaliśmy w ramach strategicznych planów, które mieliśmy na ten okres zrobione. Formuła zebrań się mieszkańcom spodobała, bo o to ich pytałam, natomiast nie dokonali jakby wyboru, nie zrezygnowali z formuły stosowanej przez 5 lat, czyli stwierdzili, że chcieliby i jedno, i drugie. Formuła tegoroczna przyniosła im wiedzę ogólną o tym, co w całej spółdzielni się działo i w tym, jak na tym tle wyglądało całe ich osiedle, ale czują niedosyt. Chcieliby także rozmawiać o swoich nieruchomościach. Dlatego proszę, żeby jednak kontynuować tą regułę, która była co roku wiosną, z każdą nieruchomością. Jako argumenty podawali to, że lepiej się poznają, w gronie osób wspólnie mieszkających łatwiej im wykreować jakieś potrzeby i wnioski. I to także widać, bo w tym roku złożono na tych 8 zebraniach 166 wniosków, w ubiegłym roku w nieruchomościach 382. Oczywiście różnica może wynikać także z tego faktu, że jednym z takich działań, które założyliśmy, to jest systematyczne porządkowanie małej architektury, terenu wokół budynków i coraz więcej jest rzeczy uporządkowanych, więc być może już nie ma tematów do wniosków. Tak? Natomiast jednak wolę myśleć tak, że rzeczywiście jak są w swojej małej grupce, w tej swojej maleńkiej ojczyźnie, potrafią więcej wymyśleć i wspólnie mają ciekawe propozycje dla nas. Pani prezes, ale ja chciałem przerwać. Chciałem zapytać o tą frekwencję i o tą olbrzymią pracę, którą wykonaliście. 9200 zaproszeń, które dotarły bezpośrednio do spółdzielców, to jest naprawdę olbrzymia praca. Proszę mi powiedzieć, czym może być spowodowana ta frekwencja? Bo nie ukrywam, że wydawało mi się, że powinna być wyższa. Gdybym chciała przecież rozmawialiście o sprawach spółdzielców. Gdybym prawda? Ją chciała skomentować przewrotnie, to można przyjąć, że taka mała frekwencja oznacza, że reszta jest bardzo zadowolona z naszej pracy, za co serdecznie dziękuję. Natomiast no, nie jest to takie oczywiste. To jest kwestia czasu, który ktoś może na to poświęcić. Wiedzą Państwo także, że mogą to samo znaleźć na stronie internetowej. Czyli ci z Państwa, którzy nie mają tego ducha społecznego, potrzeby spotykania się w większej grupie, trudno tego ducha pobudzić, jeżeli ktoś nie ma tego zaszczepionego. W sumie liczba 369 osób jest no, nieco mniejsza od ubiegłorocznej liczby na 44 zebraniach, które się w ubiegłym roku odbyły, czyli nie ma powodów do zawodu, do stwierdzenia, że to jest nieskuteczne. Ja cieszę się z każdej osoby, która jest na zebraniu, także 369 osób. Dla mnie to jest źródło promieniowania na 2 lub 3 razy tyle, czyli przekazywanie informacji. Ale ciekawostka dla telewizji. Na jednym z zebrań jedna z mieszkanek powiedziała: te ogólne rzeczy, o których pani mówi, to ja właściwie znam z telewizji. Ja oglądam audycje, także to ukłon dla... I wiemy o tym, na bieżąco nas pani informuje. Więc rzeczywiście te kameralne zebrania na pewno będą wnosiły nam więcej.
ale hitem zebrań było, w cudzysłowie hitem oczywiście, relacja jednej z naszych koleżanek, która każdym końcówką włosa, paznokcia i swojego ciała czuje to, co robi, a zajmuje się rzeczą mało fascynującą, bo rozliczeniami z mieszkańcami, naliczeniami czynszów i rozliczeniami z mieszkańcami. Przygotowała tak ciekawą prezentację, tak z taką swadą przekazała mieszkańcom informację, że widziałam, że sala na wszystkich 8 zebraniach, wszyscy wpatrzeni w panią i w tablicę z prezentacją, wysłuchiwali. A mówiła o niczym innym, tylko o tym, jak wyglądają opłaty, ile osób zalega, jak wiele osób dobrze płaci. Bardzo gorąco dziękowała wszystkim dobrze płacącym. Dała receptę na to, jak można dołączyć do ich grona, jakie to jest proste, miała druczki, zachęcała, tak. Nie no, żeby sobie ułatwić, jak ktoś ma problemy, mówiła o tym, że wie z rozmów z mieszkańcami, że są osoby, które otrzymują swoje przychody w końcu miesiąca, więc zdążenie przed 15, bo mówiąc regularnie, mówimy nie o tym, tak, o terminowym ściśle tym wynikającym ze statutu. I poradziła im prosto, wymyśliła druczek, tak, może jeden czynsz rozłożyć na 10 rat, bez żadnego oprocentowania i wtedy płacąc obojętnie którego, byleby do ostatniego, jest się przed terminem płatności. No fajna formuła, sporo osób już na zebraniach z tego skorzystało. Omówiła także bardzo szczegółowo możliwości samopomocowe, czyli skorzystanie z Funduszu Samopomocy Członkowskiej w spółdzielni, jako narzędzia wsparcia dla osób, które mają problemy, nie tylko tych, które na stałe mają niedostatki finansowe, ale także tych, u których coś się zdarzy. Sprzedała to także pięknie marketingowo, jaki to dobry, prosty produkt, nieobciążony żadnymi odsetkami, same korzyści. Zachęcała mieszkańców do korzystania z dodatków mieszkaniowych jako instytucjonalnej, ustawowej formy pomocy. Także podała wszystkie informacje, które są potrzebne, żeby ocenić, czy ktoś może, czy nie. A także to, co nowego w tych dodatkach wyniknęło, czyli także możliwość uzyskania pomocy w opłatach za energię elektryczną. Myślę, że wiele osób takich rzeczy nie wie, po prostu się tym na co dzień nie interesuje, ale dla wielu to może być pomocne. Tak reasumując tą informację pani Grażynki Piasty, bo o niej tutaj mówię, no podała mieszkańcom, że zaległości w spółdzielni po raz kolejny zmalały. W tym roku w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się dość znacząco. W tym podała strukturę. Najważniejsze w tym to jest to, że aż 40%, 3700 osób płaci w terminie przed 15 lub 15. Tylko 6%, a to jest 1200 osób, ma zaległości powyżej 10 zł. Ale to się biorą zaległości od 10 aż do kilkudziesięciu tysięcy złotych. W tej grupie takie problematyczne, wiele razy tu rozmawialiśmy, więc Państwo, którzy śledzą audycję, są w stanie to ocenić. Te problematyczne zaległości powyżej 10 tysięcy dotyczą tylko 52 mieszkań, a generują zadłużenia prawie 1 236 000 zł. Także to jest znacząca część zaległości w ogóle. Całe zaległości w naszej spółdzielni to 70% miesięcznego naliczenia. One wynoszą 2 900 000, dokładnie 2 930 000 zł, a miesięcznie naliczenie wynosi 3 400 000 zł. Jest więc dobrze, ale nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej, prawda? Kolejne dołączanie do grona bardzo dobrze płacących i ograniczanie liczby dłużników jest zawsze, oceniamy w kategorii sukcesu. Taką grupą problematyczną, o której zawsze mówiłam, omawiając zaległości, są także tak zwane lokale nieaktywne. Mówimy tu o grupie tych lokali, w których już relegowano mieszkańców niepłacących. Oni zostali eksmitowani lub zlicytowani, opuścili te mieszkania. W mieszkaniach już teraz mieszkają inne osoby rzetelnie płacące. Ich długi to nadal jeszcze 38 lokali na kwotę 530 tysięcy, więc jeszcze sporo, ale już znacznie mniej niż było. Tu upatrujemy sporej nadziei w tym, że
W tym roku będzie zakończony kolejny budynek socjalny, w którym miasto zrealizuje przesiedlenia osób niepłacących do tego budynku, więc uwolnią się wkłady mieszkaniowe, wystawimy mieszkania na przetarg, rozliczymy i jeszcze te zobowiązania zmniejszymy. Osobno przyglądamy się też odrębnym właścicielom. Jest ich w spółdzielni już 3800. Ich zadłużenie dotyczy tylko z tej grupy 420 osób i wśród nich zadłużenie zostało wygenerowane na poziomie prawie 508 tysięcy złotych. To są z grubsza te informacje o zadłużeniach. Czego dotyczyły wnioski? One jak zwykle dotyczą spraw generalnie drobnych, choć było kilka poważniejszych wniosków. No, między innymi trafił się jeden wniosek o dodatkowy podział nieruchomości. Mam tu na uwadze nieruchomość dwubudynkową Piastowska 4 i Jagiellońska 5. Trwają analizy dotyczące oceny tego wniosku. Były wnioski dotyczące wymiany małej architektury, czyli wymiany ławek. Także trzy wnioski dotyczące jeszcze raz powrócenia do próby przekonania mieszkańców do budowy parkingów, na które wcześniej w konsultacjach nie było zgody. No, podobno kropla drąży skałę, więc rozmowy kolejne, być może nastąpiło jakieś ewoluowanie poglądów osób. Najbardziej cenne wśród tych wniosków to były te, w których same osoby zgłosiły się, że podejmują się przekonywania mieszkańców. Czyli podejmują się nie tyle rozmowy na zebraniu, bo do tej pory taką praktykę mieliśmy, ale chodzenia od drzwi do drzwi z administratorem i przekonywania indywidualnego i zbierania indywidualnych opinii. Mieszkańcom bardzo spodobała się zaprezentowana przez nas wizualizacja parkingu, który był też cztery razy było nie. Teraz jest nareszcie tak. To jest parking między Piastowską 8, Jagiellońską 7 i Piastowską 10. Na tym terenie pokazaliśmy, jak będzie on wyglądał za 5 lat. Architekt zrobił nam wizualizację razem z zagospodarowaniem zieleni i spacerkiem po tym parkingu. I to jest element, który przekonuje. Dlatego w tych następnych poprosili o podobną prezentację i podejmują się działań. Były też wnioski o wykonanie placu zabaw, czy wykonanie tych fitnessów na osiedlu. No wiele różnych. To trudno by, są takie czysto robocze, ktoś tam ma pomysł na jakieś inne rozwiązanie korzystania z pralni w budynku. Bardzo różne, często bardzo indywidualne, ale także dotyczące całych nieruchomości. O czym jeszcze mówiliśmy? Mówiliśmy o tym, co nam się udało zrobić w planie remontu. On był ambitny, szeroko zakrojony finansowo i rzeczowo. Ociepliliśmy kolejnych 16 budynków, dzięki czemu mamy już 201 budynków na 218 ocieplonych kompleksowo. Zostało nam 17 budynków. Tych 17 nie dlatego, że jesteśmy mało sprawni, bo ambitnie chcieliśmy skończyć w przyszłym roku, tylko dlatego, że 9 nieruchomości nie wyraziło zgody na tę pracę do czasu, aż nie będą mieli własnych środków. Czyli nie chcieli skorzystać z wolnych środków spółdzielni. O tym też na zebraniu powiedziałam, żeby to było wiadome i oczywiste. 5 z tych pozostałych 17 zostało zaplanowanych do wykonania w roku bieżącym, więc na przyszły rok zostanie nam już niewiele do wykonania, a z tymi, którzy mają inne zdanie, będziemy czekać, aż to zdanie zmienią, może jak w sprawie parkingów. Odnowiono kolejne dachy. W 15 roku tylko 3, bo chcieliśmy zobaczyć, jak technologia nowa będzie się sprawdzała. Już w roku 16 70 dachów w technologii hydronylon, o której już tu kiedyś mówiłam, bardzo ciekawej i myślę, że gwarantującej bardzo dobre jakościowo wykonanie. Na bieżący rok zaplanowaliśmy kolejnych 38. Trzy dachy, wymieniliśmy pokrycie, bo tam nie dało się hydronylonu zastosować. Jest kwestia innego rodzaju ocieplenia. Co ważne przy dachach, każdy z tych dachów został dodatkowo jeszcze docieplony poprzez dosypanie czynnika izolacyjnego na strop. W dachach robiliśmy bardzo wiele otworów. Na filmie to będzie widać, jeżeli go zaprezentujemy.
i dosypywaliśmy środka izolacyjnego po to, żeby w okresie gwarancji tego pokrycia, gwarantowane jest na lat 10, myślę, że podobnie jak kiedyś papa termozgrzewalna, będzie trwało bezawaryjnie dłużej, czyli tu mieliśmy 17-18 lat, żeby nie otwierać kolejny raz i nie uszkadzać tych powłok, to te wszystkie 70 dachów wcześniej dodatkowo dociepliliśmy stropy, co jest ważne z punktu widzenia oszczędności energii. Zrobiliśmy 3 nowe kolejne parkingi, czemu dano wyraz zadowolenia z tego faktu. Wybudowaliśmy dużą ilość chodników, wymiany opasek, jedną drogę na ulicy Mickiewicza. Mieszkańcy dostrzegają te nasze działania. Ważnym elementem była także, no, pochwaliliśmy się, bo nie mieliśmy wcześniej okazji, mimo że w telewizji o tym była mowa, także planem 10-letnim. To jest opracowanie strategii remontowej na 10 lat, która daje zarówno Państwu jako mieszkańcom, jak i nam jako tym, którzy mamy realizować na Waszą rzecz zadania, pewność, że wszystkie rzeczy istotne będą objęte działaniami remontowymi i że budynki Państwa zgodnie z taką regułą zapisaną w prawie budowlanym, że ich stan techniczny nie będzie ulegał pogorszeniu, a wręcz przeciwnie. Omawialiśmy także realizację takiego kierunku działania jak optymalizacja kosztów i dyscyplina kosztów. Przeanalizowano całe 176 nieruchomości, wskazując na poszczególnych osiedlach pewne słabe punkty. Wniosek jest jeden. 121 nieruchomości ma idealnie zaplanowane przychody i koszty. Rok zamknął się dobrym wynikiem, chociaż wprowadzono dużo dodatkowych zadań niezaplanowanych. Jest 49 nieruchomości, w których nawet wygenerowała się pewna nadwyżka. Ona nie wynika ze złego planowania, tylko z rozwiązania na przykład rezerw na nieopłacane należności. Przykład to może być taki budynek na osiedlu Klonowym II, w którym udało się zrealizować eksmisję w ubiegłym roku. Dług wynosił 86 tysięcy złotych. Po wyeksmitowaniu, sprzedaniu mieszkania te pieniądze wpłynęły. Jest to jednorazowy przychód tej nieruchomości, więc nie do zaplanowania, ale do skonsumowania na przyszłość. I owszem, czyli można zrobić tam ambitne działania, to realizując. W tym samym, w tak zwanym rankingu, bo pod względem płatności jeszcze też robimy ranking, tak? W grupie nieruchomości bezpiecznych w spółdzielni znajduje się aż 79%. To jest 139 nieruchomości. Na tych nieruchomościach zadłużenia są na tyle małe, że nie zagraża im nic ekonomicznie. Jest grupa 25 nieruchomości, w których zadłużenie jest do 2 miesięcznych opłat i tu już może się pojawiać jakiś problem, ale przy stałej pracy działu windykacji spółdzielni szczęśliwie przemieszczamy się raczej w pożądanym kierunku, czyli do grupy pierwszej. No i na szczęście bardzo zmalała trzecia grupa nieruchomości niewydolnych ekonomicznie. Jest ich już tylko 12, ale pewnie na długo 12 pozostanie. Dlatego, że to są, jest taka, że się ta zmniejsza. Tak? Wyraźnie idą we właściwym kierunku, czyli w górę. Od trzeciego do drugiego i jeden. Tak, ewoluują. W sumie jest to bardzo, bardzo dobre zjawisko. Dlaczego mówię, że te 12 będzie się utrzymywało? Bo to są nieruchomości, w których znajdują się mieszkania osób zadłużonych, w stosunku do których wyczerpano wszystkie formuły prawne i jakie były możliwe i teraz już czekamy tylko na realizację jednego z aktów. Eksmisja i przetarg mieszkania lub licytacja i spływ środków od komornika. Ważne jest także to, że po raz pierwszy spółdzielnia dostała w 2016 roku białe certyfikaty. O tym na zebraniach jeszcze nie mówiłam, bo jeszcze nie było kwitu, a nie można mówić o czymś, co nie jest zmaterializowane. Natomiast już teraz dostaliśmy nasze białe certyfikaty, zostały sprzedane na giełdzie i uzyskaliśmy 680 tysięcy za działania termooszczędne, za ograniczenie zużycia energii. Ja także przekazałam informację, jak mówiłam, ja mówiłam o szerszym terminie, czyli mówiłam o roku 2010-16, czyli o 201 budynkach ocieplonych już powiedziałam, przy czym ocieplenie, nie myślmy tylko o ścianach.
To były stropodachy lub dachy, to była wymiana okien, wymiana drzwi na klatkach schodowych, często ocieplenie stropów piwnic, czyli termomodernizacja w full wypasie, jak to mówi młodzież. Wszystkie działania zrobione, ograniczenie zużycia energii, to w dużej mierze. Na przykład za lata 2010-2016 z tego tytułu ograniczenie mocy zamówionej nastąpiło aż o 13%. To jest w wymiarze finansowym ponad 200 tysięcy złotych, 233 900, ale trzeba pamiętać, że to co roku się uzyskuje, tak? I raz zmniejszyliśmy i ta kwota nam co roku się powtarza. Czyli to są te ważne rzeczy. A co zrobiono, żeby poprawić nasze funkcjonowanie na osiedlach? W tym samym okresie, o którym mówiłam, wybudowano 27 parkingów, których powierzchnia jest prawie 2,8 hektara. To jest bardzo dużo. Wybudowano 18 tysięcy metrów kwadratowych chodników, opasek i dróg. To jest 1,8 hektara, jak to do wyobraźni może przemawiać. Zrobiono 12 placów zabaw wyposażonych zgodnie z oczekiwaniami i projekcjami mieszkańców. W pełni bezpiecznych. W pełni bezpiecznych. I 9 budynków mieszkalnych wysokich z wolnych środków spółdzielni wyposażono w instalację oddymiającą, zwiększającą bezpieczeństwo przeciwpożarowe. A dla ducha zrobiono klub SSM-ka na Bohaterów Września 61. Na to wszystko w tym czasie wydaliśmy 8 700 000 zł. Na działania termooszczędne, o których wcześniej mówiłam, prawie 35,5 miliona złotych. To jest działania remontowe, to jest 75% funduszu remontowego, który państwo płacą w skali każdego roku do spółdzielni. Jest przeznaczane na takie działania, które przynoszą mieszkańcom na przyszłość duże oszczędności. I tak moglibyśmy, pani prezes, jeszcze długo. Skrupulatnie, tak. Co do złotówki, tak jak państwo widzicie, z wielką precyzją pani prezes przedstawia to, co się udało w ostatnich latach zrobić, w tym ostatnim roku. Zresztą wydaje mi się, że spółdzielcy i mieszkańcy się raz za to doceniają i widzą przecież na co dzień, że ten obszar dookoła blokowisk i bloki wyglądają tak, nie jak lubię wyglądają, tego słowa, prawda? Blokowiska. Ale kiedyś tak się to niestety mówiło, prawda? Na osiedlach tak, jest coraz ładniej, coraz przyjemniej i to na pewno wszyscy widzą. Pani prezes, chciałbym przejść do drugiego tematu, chyba najbardziej istotnego, interesującego spółdzielców. Chciałem zapytać tutaj o ten czas rozliczeń mediów i wstępne prognozy tych rozliczeń. Ten czas się, szanowni państwo, zbliża. Jakie są prognozy wstępne? Ten czas już nastał, a my już jesteśmy w stuprocentowej gotowości. Wczoraj ostatnie koperty zamknięte, poukładane w kartonach. Ciepło kosztowało nas więcej niż w roku 2015 o 200 tysięcy. I musimy pamiętać, że zaliczki zmniejszyliśmy o 870 tysięcy w skali spółdzielni. Czyli to stało się głównie za przyczyną tego, że Rada Nadzorcza zmniejszyła współczynnik rezerwy. Było kiedyś 15%, obecnie jest 10%. Czyli przypomnę, 200 tysięcy wyższe koszty, niższe przychody o 870, co oznacza jedno. Nie oczekujcie, kochani państwo, wielkich nadwyżek, no i mam nadzieję, nie oczekujcie dużych dopłat. Jest druga kwestia, to jest to jeszcze gigajoule. Gigajouli w roku 2016 zużyto aż o 9 tysięcy więcej niż w roku 2015. Czyli potwierdza się, że tak nam się gdzieś w pamięci zacierają zimne dni, ten czas, kiedy trochę więcej trzeba ciepła pobrać, ale w tym roku liczniki nieubłaganie liczą. Dni takich naprawdę z bardzo niską temperaturą niż w roku ubiegłym. Teraz woda. Zmniejszyło się ogółem zużycie wody w zasobach spółdzielni o 6 tysięcy metrów sześciennych, ale i także na szczęście zmniejszyła się woda niezbilansowana. Ona się zmniejszyła o 3900 metrów sześciennych i po raz pierwszy od 6 lat osiągnęła najniższy poziom 4,33% ogółu wody pobieranej przez spółdzielców. Ale jednak jest 15 budynków, na których koszt wody niezbilansowanej przypadający na jedno mieszkanie będzie się wahał od 230 zł do 100 zł. To w głównej mierze są budynki wysokie,
na których już dla pocieszenia mogę powiedzieć, że zmieniliśmy system pomiaru za zgodą wodociągów, która uwzględniła propozycję spółdzielni przy wymianie wodomierzy głównych. Zmieniliśmy sposób opomiarowania. Widać już, ta zmiana nastąpiła w październiku i listopadzie, więc nie ma wpływu na rozliczenie 2016 roku, ale jest bardzo dobrym prognostykiem na rok następny. Myślę, że w kolejnych audycjach, po jakichś pełnych okresach, na przykład na półrocze, podzielę się z Państwem informacją, jakie w tym zakresie na budynkach wysokich są postępy i co dzięki temu uzyskaliśmy. Jak dostaniecie Państwo rozliczenia? Druk jest taki jak w ubiegłym roku, ale wzbogacony o odczyty. Były postulaty od mieszkańców, że chcieliby znać dokładne informacje, mieć dokładne informacje odczytowe. Zatem na drugiej stronie dokumentu je zamieściliśmy. Będziecie mogli sobie Państwo to sami ocenić, a przy okazji przeprowadzić taką kontrolę odczytów. 26 lokali wytypowano do dodatkowej kontroli i takich rozmów instruktażowych, jeżeli chodzi o zużycie wody. Zaniepokoiło to osoby z mojego działu rozliczeń, że nagłe wzrosty zużyć w stosunku do lat minionych, w tym roku tylko 26, w ubiegłym roku było to ponad 70. I w tych 26 lokalach do nich dociera koleżanka z działu rozliczeń, sprawdza urządzenia, ich szczelność, omawia, jak należy zwracać uwagę na to, żeby uniknąć, z tego co na dziś wiem, w 15 lokalach, w których była, to aż w 13 była to wadliwa spłuczka, z której najwięcej strat wody może o tej być. Kropelce kiedyś już o tym rozmawialiśmy. Spłuczka to nie kropelka, ona potrafi i 50 metrów sześciennych, i 100 wygenerować. Także to jest najbardziej podstępne zagrożenie, jakie jest, i na to trzeba zwracać bardzo uwagę. Do Państwa dyspozycji na sali obsługi w spółdzielni będą pracownicy działu rozliczeń, będą udzielali wyjaśnień w sprawach wątpliwych, spornych, mają dostęp archiwalny do starych rozliczeń, także możecie Państwo z nimi wszystko omówić. Oni będą do dyspozycji już 1 kwietnia, w sobotę, i nie jest to dowcip, od godziny 8 do 14. Mówi Pani tutaj o prymaprylis, tak? Tak, nie jest to dowcip. Będzie spółdzielnia otwarta. Dla osób, które będą miały wątpliwości co do swoich rozliczeń, serdecznie zapraszam. Koledzy, i to z działu czynszów i działu rozliczeń, będą do Państwa dyspozycji od 8 do 14. I od poniedziałku, czyli od 3 kwietnia, aż do 14 kwietnia, codziennie od 7 do 16. Dwa stanowiska będą mieli wydzielone. Myślę, że w razie potrzeby są jeszcze dwa inne punkty, w których można się spotkać. Nie powinno być zatem problemów, żeby te sprawy spokojnie omówić. No i inna ważna rzecz to walne zgromadzenie. No właśnie, chciałem teraz przejść do tego punktu, nieuchronnie zbliżać się do walnego zgromadzenia. Właśnie przedwczoraj była Rada Nadzorcza, która wysłuchała raportu biegłego rewidenta, bo to jest podstawa. Spółdzielnia jest podmiotem, który obligatoryjnie co roku jest badany przez niezależnego biegłego rewidenta. Podsumowano rok, oceniono wyniki spółdzielni, oceniono je na bardzo dobre. Rada Nadzorcza z przyjemnością tej informacji wysłuchała i będziemy przedkładać do podjęcia uchwały. Jest uprawnione tylko walne zgromadzenie, więc w dniu 6 i 7 kwietnia, bo już w tych dniach odbywa się walne zgromadzenie w dwóch częściach. W tym roku jest ono w sali Spółdzielczego Domu Kultury. Serdecznie Państwa zapraszamy. Porządek obrad Państwo otrzymali już 15 dni temu. Nie wpłynęły żadne zmiany do porządku obrad, więc jest on obowiązujący. Przypomnimy jego treść jeszcze w ogłoszeniach na klatkach, chociaż w tej chwili informacje cały czas wiszą, ale żeby przypomnieć o konieczności uczestnictwa, damy jeszcze taki dodatkowy flash. No cóż mogę powiedzieć, serdecznie zapraszam. Od 28 do Państwa skrzynek, po rozliczeniach już, trafi biuletyn, w którym jak co roku będziecie mieli Państwo sprawozdanie zarządu, sprawozdanie rady, bilans, pełne analizy tego, co działo się, tego, o czym ja tutaj rozmawiałam, łącznie z takim wstępnym artykułem napisanym przeze mnie z zaproszeniem na walne. I to zaproszenie podtrzymuję. Zachęcamy spółdzielców do tego, żeby się zapoznali z tymi materiałami i uczestniczyli
w tym walnym zgromadzeniu, które przypomnijmy będzie 6-7 kwietnia, czyli już za dwa tygodnie. A ja zapytam jeszcze, ponieważ nie jestem członkiem spółdzielni mieszkaniowej, czemu ma służyć to zgromadzenie walne i jaki jest cel główny tego zgromadzenia? Czemu ma służyć? No to znaczy, powiem, zacznę od tego, że jest ustawowy i obligatoryjny. Jest to najwyższa władza spółdzielcza, samorządowa, która po pierwsze przyjmuje sprawozdanie finansowe, roczne sprawozdanie zarządu, sprawozdanie rady nadzorczej, podejmuje uchwałę o kierunkach działania spółdzielni na najbliższe lata. Co roku musimy taką uchwałę przygotować, ona jest przez to zgromadzenie akceptowana. To, co tam zapiszemy, bezwzględnie się z tego rozliczamy, czyli także przyjmuje rozliczenie z poprzedniego roku, podejmuje uchwałę o najwyższej sumie zobowiązań, które może spółdzielnia zaciągnąć, czyli określa dopuszczalne zadłużenie się spółdzielni w jednostkach zewnętrznych dla finansowania działalności. No i można na nim zgłosić swoje także wnioski. Jest na każdym zgromadzeniu powoływana komisja uchwał wniosków. Zgromadzenie jest zgromadzeniem członków, czyli organizuje je, rozpisuje zarząd, logistykę całą zapewnia, natomiast przewodnictwo zgromadzenia i prowadzenie jest według wyboru na zgromadzeniu z osób obecnych na sali. Tak samo z nich wybiera się poszczególne komisje. O, jeszcze zapomniałam o ważnej rzeczy, ale wolę o niej nie pamiętać. Udziela także absolutorium zarządowi. Czyli co roku zarząd ma tak zwane skwitowanie z działalności i rozpatrują indywidualnie każdego członka zarządu, udzielając mu bądź nie absolutorium za miniony rok. Czyli ważne zgromadzenie, bezwzględnie nieodbycie takiego zgromadzenia. Do czynnego udziału. Nieodbycie takiego zgromadzenia i nie wprowadzenie do porządku obrad tych wszystkich punktów, o których mówiłam, oznacza wszczęcie procesu likwidacji spółdzielni, bo wtedy Krajowa Rada Spółdzielcza, która nie otrzyma prawidłowo zatwierdzonego sprawozdania, podobnie jak sąd rejestrowy, ma prawo wszcząć postępowanie dotyczące likwidacji. Ale to są likwidacji. Aż tak daleko idące wnioski, że takiego scenariuszu nie przyjmujemy w żaden sposób. To, że robimy je szybko, to znaczy, tak, że tak. Wiemy o tym, że jest ważne. Czas nas goni niestety. Na zakończenie programu chciałbym zapytać o to, co w najbliższej przyszłości się zadzieje. Pytałem w styczniu, zapytam również dzisiaj o to, na jakim etapie są przygotowania i ewentualnie prace prowadzone w części zaplanowej budowy kolejnych budynków mieszkalnych na wynajem. Pewnie niebawem, bo w pierwszym tygodniu kwietnia powinniśmy wbić tak zwany pierwszy symboliczny szpadel pod budowę budynku na wynajem. Przypomnę, że będzie to budynek, w którym będzie 40 mieszkań, dwu- i trzypokojowych. Truizmem jest mówić, że z parkingami, placami zabaw, bo to jest obligatoryjne, jak się buduje budynek, to nie ma takiej opcji, żeby w pozwoleniu nie było tych rzeczy i żeby ich nie zrealizować. Mieszkania przewietrzalne, czyli na dwie strony wszystkie wietrzone, wyposażony budynek w dźwigi, w wentylację mechaniczną, spełniające wszystkie najnowsze standardy, jeżeli chodzi o energooszczędne funkcjonowanie, czyli budynek, taki jest cel. Pobudować mieszkania. Ten budynek będzie posadowiony. Zaraz powiem. Pobudować mieszkania na wynajem, takie, które będą dość tanie w utrzymaniu i w których spłata nakładów na budowę nie będzie uniemożliwiała wynajęcie ich przez przeciętną rodzinę. Takie standardy spełnimy. Budynek będzie w pobliżu Zielonego Osiedla. Tam są tereny przewidziane pod budownictwo mieszkaniowe, na których spółdzielnia ma plac pod 3 tego rodzaju budynki. W sąsiedztwie są inne duże tereny przewidziane także na cele budownictwa mieszkaniowego przez miasto. Także myślę, że dalej też się ten rodzaj budownictwa będzie rozwijał. No to w związku z tym bardzo proszę i liczę na zaproszenie pani prezes na ten pierwszy wbity szpadel. Z przyjemnością przyjedziemy z kamerą. Wykonawcę wybraliśmy bardzo pewnego, tak? Doświadczonego. Jest to firma ze Zgierza, która ma na koncie ponad 70 realizacji w budynkach wielorodzinnych, więc można... Jest szansa na terminową realizację ta sama, która buduje własny projekt. I tego państwu życzymy. Szanowni państwo, dziękuję państwu za uwagę. Moim i państwa gościem w dniu dzisiejszym była pani
pani prezes Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej Stefania Tansiarska. Dziękuję bardzo i zapraszam do oglądania kolejnych programów Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.